Cześć, to ja, niesforny Mikołajek, wierzcie mi. Nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś każdego dnia, coś innego. A planów 100 mam już w głowie. O jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest każdy z was. Polubi szybko mnie, bo Mikołajek najlepszym kumplem jest. Bum! Mikołaj, pokaż nam, co dostałeś. Czy to coś fajnego? Jasne, patrzcie. Mój wujek Eugeniusz, który jest eksploratorem, dał mi wczoraj... Genialnie! Petardy! No, żebyście wiedzieli, jaki robią hałas, nasz sąsiad nie był zadowolony. A ja mogę sprawdzić? Daj tylko, co? Dobra, ale niedużo, bo mi w końcu nic nie zostanie. Tak! Tak! Uwaga! Rzuciłem! Przecież jej nie odpaliłeś. To jak ma działać? Wiem, tak tylko udawałem, żeby jej nie zmarnować. Nie widzisz? Konfiskuję. Wasze również. Ale proszę pana! Spójrz mi prosto w oczy! Żadnych petard w szkole! Inaczej wiesz co! No dawaj, dawaj! Co to było? Rozruchy! O? Oczekuję, że winny sam się przyzna. Nikogo? Bardzo dobrze. W takim razie jutro zostajecie po lekcjach razem z opiekunem. Nie widzę powodu, jestem niewinny. Wszystkie petardy oddałem panu Dubon. Tylko tak gadasz. Masz mnie za kłamcę? Coś mi się wydaje, że chcesz fangę w nos. Cisza. Powtarzam, jutro wszyscy zostają po lekcjach, pan Dubon także. I zapamiętajcie, szkoła to nie poligon. To niesprawiedliwe. Powiem wszystko mamie, a potem chyba zmienię szkołę. Panie dyrektorze, jutro po południu raczej nie mogę. Mamy spotkanie o 3:00. Panie Dubon, przypominam, że edukacja dzieci jest najważniejsza. Tak jest, panie dyrektorze. Chciałbym dorwać tego mądrego. Ja też. Przez niego rosół nigdy mi tych petard nie odda. Żartujesz chyba. Wystarczy go grzecznie poprosić i tyle. No to na co czekasz? Przecież to wszystko przez ciebie. Przepraszam bardzo, lekcje się skończyły. Może pan oddać petardy? Na koniec roku. Być może. Póki co zostaną u mnie. Na koniec roku? A widzisz, powiedziałem, wystarczy grzecznie poprosić. I co? Mam nadzieję, że twój braciszek i jego petardy nie będą nam dzisiaj wieczorem rozrywać uszu. Nie, ale jeśli chcesz, mogę go natychmiast zaprosić. Witaj, mój chłopcze. Czy nie została ci przypadkiem jakaś petarda? Nie, rosół mi wszystkie zabrał. Przez te petardy za karę zostają po lekcjach. To wkurzające. Zgadzam się, kochanie, to był idiotyczny pomysł. Nie, wkurza mnie, że nie mam nic, co by wkurzyło Bledziura. Ale przecież możemy je kupić. Dajmy spokój, jeszcze przyjdzie czas. Woli zmarnować moje petardy na swoje rozgrywki z sąsiadem, to jasne. Tak, napiszecie po 100 razy. Nie wolno odpalać petard w szkole, a potem się do tego nie przyznać. Nie tak szybko! Wstańcie! Siadajcie!
Panie Dibon, czy chłopcy otrzymali należną karę? Tak, panie dyrektorze. Świetnie, świetnie. Nikt nie opuści klasy, zanim nie dostanę wszystkich kartek do rąk własnych. Zrozumiano? Chciałem przypomnieć, że o 3:00 mam spotkanie z kimś, komu nie mogę kazać czekać, więc... Wiem, wiem. Zdąży pan. Jestem tego pewien. Dobra, słyszeliście? To do roboty, nie ma czasu. Ale ja... Ciebie to też dotyczy, moje ziółko. A ty posprzątaj mi tu wszystko i nie będę powtarzał. Nie ściągaj, bo powiem o tym panu Dibon. Ja tylko chciałam zobaczyć, co trzeba napisać, skarże pyto. Nie miałem czasu zanotować. Radź sobie sam. Psst, kotwy, co trzeba było napisać? Czekaj. Proszę pana, mogę do toalety? Tak, ale wracaj szybko. Ja też muszę wyjść, mogę, proszę pana? No cóż, biegnij i pośpiesz się, słyszałeś? Ja też muszę do toalety, proszę pana. Co to, to nie, poczekasz. A ty gdzie? Toalety są gdzie indziej. Wiedziałem, że rosół nie pozwoli jeść w klasie, więc schowałem sobie tutaj. Dasz trochę? Bardzo dobrze, w takim razie ja też ci nie dam petard. A ty nie masz nic, bo ci wszystko zabrał, nie pamiętasz? Być może, ale wiem, gdzie są. A? Zabierzesz petardy z jego gabinetu? A po co niby wyszedłem do toalety? Chcesz kawałek? Dobra, zostajesz na czatach, a ja przejrzę gabinet. No, ale szybko. Rety! Co się dzieje? Nic, chyba je znalazłem. Czy można wiedzieć, co tu robisz, chłopcze? Szedłem do toalety i usłyszałem, że dzwoni telefon, dlatego... W porządku, wracaj do klasy i zawiadom pana Dibon, dobrze? Tak, proszę pana! Halo? Niełaskawa pani, to nie koteczek, ale niech pani poczeka, on zaraz przyjdzie. Dziękuję, tak lepiej. Halo? Tak, kurczaczku. Nie, nie martw się, będę na czas. To nie ja, to przez dyrektora. Tak, do zobaczenia. I co? Mam je i mam jeszcze coś, patrz. To moje! Rosół też mi to kiedyś skonfiskował. Kłamczuch, a kto mi udowodni, że jest naprawdę twoja? No tak jest! Dawaj to! Dawaj! Nie! Na miejsce, obydwaj! Przypominam, że macie pilną robotę. Ja już skończyłem. Brawo, Ananiaszu. A wy bierzcie przykład z waszego kolegi. Kujon, znikaj! Ja też jestem gotowy. Alceście, byłoby ładniej bez tych słodkich plam. Nie moja wina, że konfitura jest taka rzadka. Proszę bardzo, skończyłem. Proszę pana! Czekamy tylko na ciebie, chłopcze. Proszę! Ależ,
To tak specjalnie, kpisz sobie ze mnie? Wolno odpalać petardy w szkole i potem się do tego nie przyznać. Czy wolno? A, jasne, wydało się, więc to ty rzuciłeś petardę. Chyba zwariowałeś. Jeżeli nie ty, to dlaczego piszesz głupoty? Gottfried mi kazał tak napisać. Poza tym, o co chodzi z tym wolno? Cisza! Jak on to robi, to znaczy, że lepiej się nie wygłupiać. Jeśli dyrektor to zobaczy, zostaniesz tutaj. Zaczniesz od początku i nigdy stąd nie wyjdziemy. Chyba, że zajmę się tym osobiście. Oto wszystkie prace, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo, panie Thibault. Pójdziecie potem zagrać w piłkę? Tak! Świetnie, powiedzcie innym. Czy teraz mogę iść? Mogę iść na... Tak, tak, niech pan idzie. Dziękuję, dyrektorze. Ale... Uprzedzam, nie wyjdziecie stąd, dopóki nie znajdziemy winnego. O nie, nic z meczu. O nie, mój kurczaczku. To niesprawiedliwe. Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Best Film. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Biel. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wąszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Kapsal.